Oglądajcie Poli Studio. Poli Studio. Hej, kaześ to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. A bo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino kredyt union. Haj! This is a package for grandma. To jest dla naszej babci. A gdzie babcia mieszka? W Gdańsku. A co z tą paczką zrobi Polimex? Ja. Polimex jedzie. Polimex leci. Polimex płynie. I doręcza paczki rodzinie. Hurra! Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Polish Studio to najskuteczniejszy sposób reklamy. Skorzystaj ze specjalnej oferty promocyjnej Polskiego Studia. Spoty reklamowe już od $75. Dodatkowo, jako bonus, reklama Twojego biznesu prezentowana będzie w internecie oraz w systemie monitorów w biurach naszej Credit Union. Program Polish Studio nadawany jest z Toronto na stacji CTTV. Oglądać nas można w Ontario i w głównych centrach Kanady, a przez internet na całym świecie. Weź nową pożyczkę hipoteczną lub przenieś do naszej Credit Union i otrzymasz $750 na konto. Dodatkowo opłacimy koszty transferu. Szczegółowe informacje w oddziałach. Jak może wielu z Państwa wiadomo, wybitny aktor komediowy Jan Kobuszewski oznajmił, że przechodzi na aktorską emeryturę. Niedawno w warszawskim Teatrze Kwadrat odbyło się przedstawienie, którym 81-letni geniusz komedii pożegnał się z zawodem. Aktor mógłby grać dużo lepiej, ale ciało odmawia posłuszeństwa. Oddech nie tu, sprawność nie taka. Cytuję Kobuszewskiego, magazyn Świat i Ludzie. W swej wspaniałej karierze artystycznej, znany wszystkim Polakom Jan Kobuszewski wystąpił w wielu filmach, spektaklach teatru, telewizji, przedstawieniach teatralnych i kabaretowych. We wczesnych latach 60. pojawił się w telewizyjnym Wielokropku. Był członkiem zespołu kabaretu Dudek, a przez ponad 40 lat grał w kabaretach stworzonych przez reżyser Olgę Lipińską. Przedstawimy Państwu słynny sketch z udziałem Jana Kobuszewskiego, Wiesława Gołasa i nieodżałowanego innego mistrza komedii świętej pamięci Jana Kociniaka. Występ zarejestrowaliśmy w Toronto w czasie spektaklu zorganizowanego z okazji jednego z jubileuszy artystycznych Jana Kobuszewskiego. Proszę pana, pękła u mnie rurka przy zlewie. Trzeba założyć nową rurkę, kranik przelotowy, wejść się do baterii. Gdyby kochany, pan... masz pan chwilkę czasu? Mam. To obejdź pan drzwi z tamtej strony. Znaczy opuść pan pomieszczenie pracownicze. Jak ja zawołam pan wejdziesz. Ja pan wchodzisz. Jasiu! Jasiu, jako mój uczeń kształcisz się u mnie na nauce. Co to jest, mój chłopcze? To jest rura, panie majster. Tak jest. A do czego jest dana rura? Dana rura jest do niczego.
Tak jest. Weź teraz kajecik, ołówek i pisz. Będzie lekcja teoretyczna, rozmowa z klientem. Proszę pana, pękła u mnie rurka. Zaraz, chwileczkę, a dzień dobry, kto powie? Młodzież słucha, ona się uczy aktualnie. No. Dzień dobry, proszę pana, pękła u mnie rurka. Przez lewie trzeba założyć nową rurkę, kranik przelotowy. Ale czy masz pan chwilkę czasu? Mam. To idźce pan do kina na jakiś film, co pan jeszcze na nim nie byłeś. Tam nie byłeś. Jasiu, podkreśl wężykiem, że to jest dowcip. Proszę pana, woda się leje! I musi się lać! Dana woda podlegająca ciśnieniu napotyka na otwór, czyli szczelinę. I praw fizyki pan nie zmieni, że nie bądź pan głąb. Głąb, Jasiu, zapisałeś? Pan głąb. Teraz uważaj, będzie się stawiał. Proszę pana, ja chciałem panu powiedzieć, że ja mam gwarancję na naprawę tej rurki. No to zmienia postać rzeczy. Masz pan tu książkę życzeń i Saszale. Nie pisz pan, tak, że pan majster kategorycznie odmawia naprawy gwarancyjnej. I będzie pan miał nieprzyjemność. Kochany, i ty wiesz, co oni mogą mnie zrobić? Jasiu, powiedz panu. Oni mogą panu majstrowi skoczyć. Dobrze? Tak jest. Oni mogą mnie skoczyć. A gdzie oni mogą panu majstrowi skoczyć? To świnia. No dobra, Jasiu, powiedz panu. Oni mogą panu majstrowi skoczyć tam, gdzie pan może pana majstra w dupę pocałować. Dobrze? Dobrze? Tak jest, bardzo dobrze. Bardzo, z tym, że Jasiu, jeżeli używasz wzrotu tam, gdzie pan może pana majstra pocałować, zawsze zostawiaj takie niedomówienie, więcej inteligentnie. A poza tym bardzo dobrze. No pisz pan to za żalonko, nie bądź pan rura. Jak to ja mam nie być rura? Nie bądź pan rura i nie pękaj pan. Wężykiem. Co ja będę pisał, jak to i tak nic nie da? No dobrze, blisko, ciepło, kombinuj, będzie mięknął. Proszę pana, jeżeli nie można w ramach gwarancji, no to może prywatnie. Jak, proszę? Prywatnie. To jest inna rozmowa, Jasiu. Pisz punkt drugi. Dwa. Robota prywatna, po francusku travail privé. To jako ciekawostkie zawodowe sobie zapisz. Więc słucham pana, o co się rozchodzi? Proszę pana, pękła rurka przy zlewie, trzeba założyć nową rurkę. Nie ucz pan ojca dzieci robić. Wężykiem. Gdzie szanowny pan zamieszkuje? Na Placu Wolności. Na jakim placu? Wolności, a co? Nie wolno? Nie o to chodzi. No ja panu zapłacę. Panie, pańskie pieniądze to ja mam aktualnie w takim niedomówieniu, no. Jasiu, po lekcji weźmiesz kranik przerotowy, wyjście do baterii i pójdziesz, kochany, na plac zwycięstwa. Nie, wolności! Cisza, ja jest! Teraz ja przemawiam! Pójdziesz zatem na plac zwycięstwa, założysz od tej Kowalskiej, ona już pół roku czeka. A ta, co nam czekoladki przynosiła, no. Bileta do cyrku nam przynosiła, jeszcze nas zapraszała na tę śniadaneczka, tak nie było wcześniej rano. No ta sama, no, tylko wyszła mnie ze łba. Bo pan szanowny łaskaw mi było nie przypomnieć. Proszę pana, to może przy okazji u mnie, wie pan, ja chciałem założyć kafelki, terakotę, tam woda się leje, wie pan, gips. Kochany, pan masz drobnomieszczańskie nawyki. Pan chciałbyś mieć tak zimne wody osobno, ciepło osobno, szczelne rurki, kafelki, duperelki, kraniki, dywaniki. Tak. Otóż chamstwo, proszę pana, chamstwo i drobnomieszczaństwo z pana wylazło. Proszę pana, pan się zachowuje skandalicznie. Oj ty mały. Ty nie obrażaj robotnika, który wraz z chłopem i inteligentem pracującym stanowią zdrową siłę narodu. Jasiu, zapisałeś? Ja to znam na pamięć. Patrz pan, taki szczyli to zna na pamięć. A pan nie znasz, bo pan jesteś cham, ćwok, niełóg, swołocz, grdul oraz woda na młyn odwetowców. Won! Pan się zachowuje jak skin! O Jasiu, to pokaż panu, jak się u nas potrafi zachować pan skin. Nie zgrzałeś się, mój chłopcze? Nie. Zabiłeś go? Słusznie, niech się dalej męczy. Weź teraz kajecik, ołówek i pisz podsumowanie.
Chamstwu w życiu. Tak. Jak piszesz chamstwo, Jasiu? No jak piszesz chamstwo? No jak? No. Tak, no, no. Tak. No może i dobrze. Chamstwu w życiu. Należy się przeciwstawiać. Siłą. 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 I godnością. Godnością. Osobistą. Osobistą. To była taka scenka kabaretowa do śmiechu, ale było i koniec. A teraz kto mi się zacznie śmiać, ten dostanie w ryj. Wężykiem. A ja.